W dzisiejszym odcinku będziemy pytać się różnych streamerów, co o mnie myślą i w zależności od odpowiedzi będziemy im wysyłać za to donaty. Na samym początku chciałbym tylko nadmienić, że pomysł nie jest ani trochę mój. Inspirację do tego filmu wziąłem od Denitro Zyniaka, który nagrał praktycznie taki sam film i po prostu mega mi się spodobał i stwierdziłem, że chcę coś takiego też nagrać do siebie i dowiedzieć się, co myślą o mnie różni streamerzy. Także jak coś, link do Nitra będzie w opisie, a sam autor tego filmu udziel mi pozwolenia, żebym coś takiego nagrał. I like it so much. Hej. Widziałem film, jak donatowałeś streamerki z zapytaniem, co o tobie myślą. No. Czy jest szansa na pozwolenie od króla YouTube'a na zainspirowanie się tym filmem i zrobienie czegoś podobnego? 100 zł. Głupio, że się pytasz, bo to takie, wiesz, jest. Nie wiem, to... Bo taki content, który istniał dużo wcześniej, zanim ja to zrobiłem. Rób co chcesz, byku. Wiesz, o co chodzi. Zanim przejdziemy do materiału, mam jeszcze dwa bardzo ważne ogłoszenia. Po pierwsze, bardzo duża ilość ludzi, którzy oglądają moje filmy, dalej mojego kanału nie subskrybuje, dlatego byłbym bardzo wdzięczny za kliknięcie tego przycisku. Jak coś, to jest darmowe, zawsze możecie tego suba cofnąć, jeżeli kontent wam się nie spodoba, także polecam. Druga najważniejsza sprawa jest taka, że w 2021 roku chciałbym robić więcej filmów, które będą ode mnie wymagały jakiś wkład finansowy, dlatego stwierdziłem, że większość przychodu z mojego sklepu, czyli 333.pl, będę przeznaczał właśnie na te materiały, także byłbym wdzięczny, jakby ktoś tam wszedł, zobaczył, co tam jest, jak komuś się coś podoba, to może nawet kupił, bo wtedy właśnie będę miał większy budżet, żeby filmy takiego typu produkować. Także byłbym bardzo wdzięczny, a ja już nie przedłużam i zapraszam was do oglądania. Na sam początek bierzemy Mandzia, tutaj wydaje mi się, że będzie status dupy wylizana, także na razie lightowo, a potem przejdziemy do tych bardziej spicy streamerów, ale do tego zaraz, najpierw zaczynamy od Mandzia. No i poszło, no i czekamy tylko na odpowiedź. Krzysiu, ze skali co myślisz o Nexe? 5 zł. Nexa jest super osobą. Dropka. I generalnie nie mogę mu nic zarzucić, oprócz tego, że po prostu czasem chciałbym, żeby był starszy trochę. W niektórych kwestiach, trochę bardziej dojrzalszy, ale on ma tylko 19 lat, zatem jeszcze przyjdzie. Jakie na to 19? Pora. Zatem jest spoko, ja Krystiana bardzo lubię. Bardzo jest podobny do mnie, bardzo podobni do siebie jesteśmy. No, także widzowie, tak jak mówiłem, status dupy wylizana. Przechodzimy do donate'ów. Kasę Łukasz, kwota 500 zł i płacimy. Dobra, widzowie, poszło, zobaczmy, jaka teraz będzie reakcja. Ja z Nexem prywatnie naprawdę jesteśmy podobni do siebie. W wielu kwestiach mamy wiele te same opinie. Generalnie czuję się, jak rozmawiam z Nexem, jak mam interakcję z Nexem, to ja bym miał interakcję z tym młodszym bratem, którego nigdy nie miałem. Nexe wpłacił 500 zł. Status dupy? Wylizana kace Łukasz. Nexe! Nexe! A koszulek nadal mi nie wysłałeś! Jest pajacem, który mi nie wysłał ciuchów swoich nadal. Nexe, dzięki za 500! Pozdrawiam bardzo serdecznie. Widzowie, tutaj w tych oczach zielone się już zapaliło i nie mówię tutaj o niczym nielegalnym. Tak jak myślałem, pierwsza osoba donatowana. Przejdźmy teraz do ciekawszych streamerów. Przede wszystkim mniejszych. Nie wiem, czy ktoś z was kojarzy Jake'a. Jest to taka osoba, która dołączyła kiedyś tę kwadratową masakrę i pierwsze, co zrobiła, kiedy ja wszedłem na serwer, to zrobiła sobie ze mną screena i powiedziała, że jestem jej idolem. Niestety, ja z Jake'a zacząłem trochę memować, więc wydaje mi się, że tym razem odpowiedź już nie będzie taka pozytywna, jakby była na przykład rok temu, ale Jake prowadzi aktualnie przedłużonego streama, także śmiesznie będzie, jak tu będzie siedział, nie wiem, 40 godzin. Hej, co sądzisz o Nex? Nex. Cześć, Radziu, dzięki za 1 zł, co sądzę o Nexie. Jest spoko, ale... No jest spoko, no co ja mogę powiedzieć. No nie wylał się trochę. Działa? Jako, Bruno, jest spoko, jest spoko, no nie mogę. Zero wypowiedzi. Sadgę, widzowie. No dobra, no to chociaż wyślijmy mu stówę. Dobra, widzowie, poszła stówa, jak coś, on ma aktualnie przedłużonego streama. I jedna złotówka to jest 2 minuty, czyli on tutaj będzie siedział 2 godziny dłużej, ponad takie 2. Co ja gadam w ogóle? Ponad 3 godziny będzie siedział. Jak głośno, sorry, widzowie. To nie ode mnie! Nexe, 100 zł, ale rozgadany. Co? Patrz na kawerkę. Co? Jezus Maria, dziękuję. Co jest? Pytaliśmy mi, czy to prawdziwy Nexe, ale czy to ważne? Ali trochę! Ile? Ile pieniędzy? Pytaliśmy, czy to prawdziwy Nexe, raczej. Raczej nie, ale... Raczej nie, no to nieźle. Dobra, widzowie, bo chłopak się zdziwił, wyślij mu jeszcze 1 stówę. Dobra, poszło znowu. On nie wie, co się dzieje, widzowie, w komencie, patrzymy na jego twarz. Nexe, 100 zł, fake 100%. No cholery jasnej. To jest nie tak. Co?
Nexe, nie Nexe, w każdym razie dzięki. On jest w szoku, widzowie. Sprawdź e-maila, z którego wysłał, możemy tak zrobić, a to wam ekran wyłączę. Ej, patrzcie, ej, on dochodzenie jakieś robi w ogóle, czekajcie. Napiszmy cokolwiek, żeby przestał. Cześć Nexe. Cześć Nexe, hej. Super jesteś, szkoda, że mnie nie odpisałeś na Messengerze. Cześć, umarłem! Cześć, cześć. Umarłem! Oficjalnie umarłem i możemy przejść dalej. Dobra, widzowie, następną reakcję się domyślam, aczkolwiek chciałbym i tak wysłać mu pieniądze z czystej sympatii. Dlaczego? Ponieważ diabeł to, jeżeli mam być szczery, tak sam ze sobą, jest to mój ulubiony streamer na Twitchu. W sensie serio, jego drunk streamy po nocach to jest coś, czego ja w życiu potrzebowałem, dlatego mam nadzieję, że się dobrze wypowie, to mu wyślemy trochę siana. Widzowie, mamy problem, ponieważ moje konto bankowe właśnie w tym momencie odmawia mi posłuszeństwa, w sensie potwierdziłem blika i nie mam na telefonie potwierdzenia tego i nie mam pojęcia, co się dzieje, aczkolwiek dostałem SMS-a, że z mojego konta zniknęło ileś tam złotych, które wydam te donaty i że to jest jakieś podejrzliwe działanie. No to nieźle, wracam jak to ogarnę. To jest totalnie niesamowite, ale udało mi się ogarnąć dopiero po przelewie bankowym, żeby to wyszło, więc no, wyszło. Czekam na reakcję. O, przyszło! To Bix dał, a 5 złotych. Hej, co myślisz o Next? Co to za pytanie w ogóle, co myślisz o swoim koledze? Zajebisty chłopak. A ty co myślisz o twojej starej? Kocham go. No co to za pytanie? Chłopaku. Widzowie, kocham go. Legitnie kocham. To co, widzowie, drugi raz, tym razem oczywiście 500 zł, żeby nikt nie czuł się urażony. Nie no, widzowie, ja wiedziałem, że diabeł się tak by powiedział. Diabeł to jest po prostu, to jest taki gicior. Kocham tego człowieka, naprawdę. Kocham diabeła, jest super. Także wysyłamy te 500 i zobaczymy jego reakcję. Dobra, widzowie, poszło, czekamy na reakcję. Nex podkreślenie dał, a 500 zł, kocham cię, patusie. O kur... No! Młody pojebacie! 500 kurwa złotych? Kur... Neksia! O kurczę mnie pan. Ja pierdolę! Kur... Nexe, dziękuję serdecznie za 500 złotych! Dobra, widzowie, i na sam koniec zostawiłem kogoś, kto się nie może pozytywnie wypowiedzieć, ale widziałem, że ma streama, więc sobie stwierdziłem sobie, a wejdę sobie, zobaczę co u niego. Zapytajmy się magistra, co o mnie sądzi. 2137 2PLN. Hej, co sądzisz o Nexe? Co sądzę o Nexe? W opisie z rozpiska, co sądzę o każdej osobie. Tam łatwo znaleźć. Okej, spodziewałem się, olał, a w opisie nic nie będzie. Nikt mnie nie obchodzi. Okej, widzowie, dobra, bo przeczytać opis, zanim to dalej to wysłałem. Faktycznie on ma coś takiego w opisie. Miałem skończyć na magistrze, ale po tym, że miało tą odpowiedź w opisie, pozostał mi troszeczkę lekki niedosyt. Dlatego stwierdziłem, że wejdę do kogoś, z kim w sumie nigdy w życiu nie gadałem, a wiem, że na 100% nie zna. W sensie, Rafę znam, kojarzę, lubię i tak dalej, ale nigdy w życiu chyba nie mieliśmy okazji pogadać. Dlatego stwierdziłem, że on będzie idealnym zwieńczeniem tego niesamowitego odcinka. Także wyślijmy do Nate'a, widzowie. A póki ja wysyłam do Nate'a, to chciałem tylko przypomnieć o subskrypcji tego kanału. Jeżeli ktoś dotarł do tej minuty i dalej nie siedzi bez suba, to zachęcam bardzo gorąco do zasubskrybowania. Będzie mi bardzo miło. Zapraszam też na Discorda naszego, bo zaraz 100 tysięcy osób. Dobra, poszło, widzowie. Bo jest tak na grze skupiony, że nie zauważył, widzowie, czujecie to? Jajks. No opluł totalnie. Co jest? Dobra, widzowie, no nie chce mi się czekać, ani nie chce mi się wysyłać do następnych pieniędzy. Mogę tylko taką radą zarzucić, nie tyle co do Rafy, co ogólnie, jeżeli ktoś planuje streamerkę, albo zaczyna streamować, albo streamuje i już ma mało widzów, to generalnie wydaje mi się, że jak ktoś wysyła jakieś pieniądze tobie, w sensie wysyła twoje pieniądze do ciebie jako streamera i nie odzyskuje nawet odpowiedzi, to tak to be honest, mnie by na przykład zniechęciło to do oglądania dalej tej samej osoby i tak samo wydaje mi się, że patrzenie na czat raz na 20 minut to też nie jest za dobre rozwiązanie, jak już streamujecie, ale wiadomo. No każdy streamuje jak chce, ja tylko taką radę od ciebie rzucam. A ja wam, widzowie, dziękuję pięknie za oglądanie dzisiejszego odcinka. Przypominam, że cały ten film był sponsorowany przez 333store.pl. Także jeżeli ktoś z was chciałby sobie coś zakupić, to pieniądze, które ja zarabiam z tego sklepu za rzeczy, które wy dostajecie od stycznia, przeznaczam całkowicie na różne materiały, które już niedługo zobaczycie. To był taki przedsmak, powiedzmy. A póki co dziękuję pięknie za oglądanie. Zapraszam na Discorda, jeżeli kogoś tam jeszcze nie ma, bo dobijamy 100 tysięcy ludzi. Zapraszam też na Instagrama, bo mnie Jabor goni siara trochę. A ja się z wami żegnam. Dziękuję pięknie za oglądanie. Trzymajcie się. Pa, pa.